witajcie. Witajcie kolejnego pięknego dnia, witajcie na kanale. Na moim kanale Ena's Life, gdzie właśnie pokazuję Wam, co się u mnie dzieje, jak tutaj moje życie wygląda. I mamy piękny dzień, Mam nadzieję, że gdziekolwiek mnie oglądacie, też macie piękny, słoneczny, cieplutki dzień. Dzisiaj jest niedziela. Właśnie przed chwilą wyszłam ze sklepu, kupiłam tulipany, bo jadę spotkać się z moimi dziewczynami z okazji Dnia Kobiet. Robimy sobie takie babskie spotkanie i jedziemy do restauracji, może coś zjemy, może jakiś lunch, jest w sumie w pół do pierwszej już, także pewnie lunch, może jakieś deserki, jakieś winko, drineczki i co? I zabieram tą reklamówkę, którą Wam pokazywałam w ostatnim vlogu, bo jednak zdecydowaliśmy, że wszystkie te rzeczy muszą być oddane. Nawet ta różowa bluza musi być oddana na większą, bo tak naprawdę jak ja ją przymierzyłam do Ani kurteczki, którą ona nosi, to dosłownie różnica była tylko w długości tej bluzy, czyli o długość ściągacza i o długość na rękawkach o ściągacz. No, na szerokość nie, więc ja nie wiem, jak ona będzie rosła. To jest moje pierwsze dziecko, ja nie wiem, jak dzieci rosną, czy bardziej wzdłuż, czy bardziej wszerz. Chyba bardziej wzdłuż niż wszerz, prawda? Bardziej nabierają wzrostu niż nabierają krągłości. Ale przepraszam, coś mnie tutaj atakuje. Ale stwierdziliśmy, że no, rękawek zawsze można podwinąć do spodu, czy na górę wywinąć i nie jest to jakiś problem. Będzie miała po prostu tą bluzę na dłuższy czas i po prostu ją wymienimy na większy rozmiar. Także pewnie jeszcze zobaczycie to w dzisiejszym vlogu, a poza tym, no, piękna pogoda, słoneczko świeci, jestem już na autostradzie, więc tak, aparatem trzęsie, szumi samochód, no po prostu wszystko na raz. Wczoraj zmienili u nas godzinę. Została przesunięta godzina z drugiej na trzecią, więc u nas już jest czas letni. No, także fajnie, fajnie. Wiem, że w Polsce dopiero w weekend wielkanocny będzie zmiana, a u nas już było to właśnie wczoraj w nocy. Wiem, że chyba z letniego na zimowy u nas się u nas przekładają godzinę, przesuwają jakoś dwa tygodnie później po Polsce, a właśnie czas z zimowego na letni robią u nas wcześniej. Także tym bardziej się cieszymy, że coraz bliżej tej wiosny naszej upragnionej, chociaż naprawdę tej zimy nie było zimy, miałam powiedzieć. Tej zimy nie mieliśmy tak źle, nie oszukujmy się. Nie było znaczy był mróz, był śnieg, te mrozy były naprawdę konkretne, ale to nie było tak, że śnieg leżał u nas miesiąc czasu. No nie było takich sytuacji, że nie wiem, tam miasto zostało odcięte od świata na tydzień, czy tam coś. No była zima, było bardzo, bardzo zimno, ale było to na szczęście krótkie. Miejmy nadzieję, że już w marcu ani w kwietniu śnieg padać nie będzie, chociaż w Chicago to jest wszystko możliwe. Ja już widziałam tutaj przez 13 lat naprawdę wiele dziwnych rzeczy zimowych i w kwietniu, i 15 kwietnia potrafi padać śnieg. Także, no ale cieszmy się tym, co mamy, nie gdybajmy, nie narzekajmy, tam nie rozwodźmy się nad tym, czego nie ma, tylko cieszmy się tym, co jest. Także jedziemy i do zobaczenia za chwilę.
właśnie z Crate & Barrel. Bardzo fajny sklep z dekoracjami do domu. Ale na razie nie patrzę na dekoracje, po prostu przechodziłam przez ten sklep. Na razie nic nie wchodzę, nie kupuję, dlatego że musimy się najpierw wprowadzić, a później będziemy urządzać. Teraz idziemy dalej i szukamy Gap. Szósta godzina, o Jezu, nie przestawiłam sobie zegarka w samochodzie. Muszę się rozebrać z tego koca mojego, bo ciepło w tym strasznie. Słuchajcie, zapomniałam, że nie przestawiłam godziny w samochodzie. Masakra. Ale co? Fajnie było. Posiedziałyśmy. Super, super było się w ogóle tak wyjść, spotkać, pogadać dalej z dziewczynami. Jak widzieliście, byłam Victoria's Secret, kupiłam kilka par, ale może na YouTubie bielizny nie będziemy pokazywać. Ktoś tam z tyłu siedzi w aucie, więc może tak się zasłonimy, pana to mnie nagrywać. I co? Victoria's Secret zawsze mają takie promocje, tam 8 za 30-40 dolarów, czy tam 7 za 35, coś takiego. Także zawsze jadę sobie uzupełnić. Do tego jeszcze jakieś tam biustonosze zawsze mają na różnych promocjach. Teraz mają nową kolekcję, to co nagrywałam przy samym wejściu. Takie to body, co były takie litery, to jest właśnie nowa kolekcja. Bardzo fajne rzeczy, no ale no to jak to rzeczy, które trzeba po prostu wymieniać raz na jakiś czas. Tu zasłaniam panią, która siedzi w samochodzie obok. Dobra, skręcam, bo wracam do domu. Wjeżdżam na autostradę. Ale co? No właśnie, zapomniałam, że są Oscary. Pamiętałam, a jak trzeba było pamiętać, to zapomniałam. A chciałam Oscary oglądać od początku. A zaczynają się o 6 mojego czasu. I już jest za 6:10. A ja będę w domu dopiero za 40 minut. Także kiepsko. No nic, będę musiała oglądać od momentu, w którym przyjadę. Zobaczymy, co tam Junia dzisiaj robiła w domku. Bez mamy. Na pewno świetnie się bawiła, to jest gwarantowane. Ona uwielbia spędzać czas z tatą, także na pewno dobrze się bawili. No i co, kochani? I tak, no fajnie jest, że jest 6 godzina
i jeszcze tak wysoko jest słońce, tak w ogóle pięknie jeszcze świeci, bardzo, bardzo się cieszę, bo to znaczy, że tej wiosny już nam niedaleko. I jeszcze kupiłam tutaj coś dla Ani, bo jednak tą szarą bluzę, tak jak Wam mówiłam, pojechałam oddać. Kupiłam dwie rzeczy dla niej, ale na autostradzie jednak nie będziemy robić holi zakupowych. Może jednak Wam pokażę, jak dojadę do domu, albo jutro dopiero dogram, zobaczymy. W każdym razie kupiłam jej dwie fajne rzeczy. Tych bluz szarych z napisem za mnie już nie było, znaczy w ogóle ich nie było na sklepie. One chyba tylko są online, także jeszcze będę na nią polować, ale kupiłam jej bluzę żółtą, nie rozpinaną, tylko wkładaną przez głowę, co nie jest takim odpowiednią, taką konkretną rzeczą, którą bym chciała, ale jest śliczna, po prostu śliczna i taki piękny, biały, taki żakardowy, pleciony sweterek na wiosnę, na Wielkanoc. Myślę, że będzie rewelacyjny. Także tak. O Jezu, jak przydaje się, co to za drogi w ogóle w tym Chicago. Masakra. Za nasze podatki, a drogi nie wyremontowane. Dobrze, jadę i zobaczymy się pewnie na miejscu. Wtedy Wam pokażę te dwie rzeczy, które kupiłam. Normalnie aż mi się trzęsie tutaj aparat. Co za świat. Bluza, o której Wam mówiłam, żółta, w takie ładne kwiatuszki niebieskie. Śliczniutka, co? I ona jest taka na teraz. I druga rzecz to jest sweterek. Taki piękny, dziurkowany sweterek dla niej. Myślę, że będzie piękny taki sukienusi na lato. Super. Napiszcie, co myślicie, czy Wam się podobają. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję Wam bardzo, że zostawiacie łapki w górę i komentarze. Jest mi bardzo, bardzo miło. Cieszę się bardzo, że Was przybywa. No i co? Widzimy się w następnym vlogu. Dziękuję Wam bardzo. Pa, pa!